Rzeźby Wojów Piastowskich to 4 i 6-metrowe figury wykonane z jednego pnia drzewa. Zobaczyć je możemy na wzgórzu Bolesława Krzywoustego w Jeleniej Górze, przy drodze wiodącej na szczyt w kierunku wieży widokowej. Obie figury powstały w 1979 roku. Pierwsza z nich, ustawiona niżej, przedstawia głowę woja o surowej twarzy z sumiastymi wąsami, przykrytą szpiczastym hełmem. Druga zaś, stojąca nieco wyżej, różni się od poprzedniej długą brodą. Obie głowy połączone są z owalnymi korpusami, ozdobionymi żłobieniami przypominającymi kolczugę. Rzeźby zostały ustawione z inicjatywy Tadeusza Kaletyna, dyrektora Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego z Wrocławia, który w 1976 roku kierował pracami porządkowo-konserwatorskimi prowadzonymi na wzgórzu Krzywoustego.